Kiedy naprawdę nie warto walczyć już o związek? Po czym poznaj, że to już między Wami jest taki definitywny koniec. I bez względu na to, jak bardzo kochasz, jak bardzo się starasz, jak bardzo Ci zależy, to z tego już nic nie będzie. Z takim dylematem zgłasza się do mnie wiele osób. Witajcie moi drodzy. Dziś poruszymy moim zdaniem bardzo ważny temat. Ponieważ wiem, jak on jest ważny dla Was, dla osób, które znajdują się w takiej sytuacji, kiedy walczycie jeszcze o związek, ale nie przynosi to żadnych rezultatów i nie wiecie, ile jeszcze tej energii, swojego serca, swoich emocji możecie w to włożyć i ile jeszcze warto walczyć o taki związek. Kiedy jest taki definitywny sygnał, że to koniec, że nie ma sensu się już starać? I to są bardzo ważne dylematy. Myślę, że nie ma jednej odpowiedzi w tym temacie, która będzie dobra dla każdego, natomiast jest kilka podpowiedzi, które dadzą Wam taką świadomość, że zrobiliście wszystko, co mogliście zrobić, bo to jest bardzo ważna kwestia. Wiele osób do mnie się zgłasza, takie osoby, które są już po takim rozstaniu, i te osoby żałują, żałują tego, że nie zrobiły wszystkiego, co jest możliwe. I ten żal czasami trzeba przepracować, bo trudno jest ruszyć z miejsca, trudno jest zbudować swoje życie na nowo, jeżeli mamy poczucie, że nie zrobiliśmy wszystkiego, co mogliśmy. Natomiast jest bardzo cienka granica pomiędzy tym, że ty robisz wszystko, co mogłaś zrobić, czy mogłeś zrobić, żeby zawalczyć o ten związek, żeby dać wam jeszcze jedną, kolejną szansę. A między tym, że utkniecie w takim martwym punkcie walki o związek, w którym już dawno nie ma miłości, w którym już dawno nie ma nawet szans na taką miłość, w którym oboje traktujecie się z pewnym wyrzutem, z pewnym żalem, pewne emocje są mimo tego, że jedna ze stron tak bardzo walczy, to te emocje jednak są trudne i są wyniszczające dla obu stron, bo strona, która jest obojętna, pasywna, która się nie stara, też ma w sobie trudne emocje lub taki całkowity chłód i zamknięcie emocjonalne. Ale ta osoba, która walczy o związek, to jest też osoba, która często bardzo mocno cierpi, ponieważ te starania, które wkłada, odbijają się od ściany i to nic nie daje. I można utknąć w takiej pętli, kiedy my walczymy o taką relację, a nie ma to już większego sensu, i warto właśnie dlatego zmierzyć się z tym tematem. Kiedy jest ten moment, że mówimy sobie stop, odpuszczam, zrobiłem czy zrobiłam wszystko, co mogłam, i niestety dalej już nie mogę tego ciągnąć. To jest bardzo ważna chwila, bo ten moment, tak jak mówię, to jest granica bardzo cienka. Dlatego dziś w tym materiale będziemy po tej cienkiej granicy się poruszać. Z jednej strony mamy sytuację, by nie żałować że zrobiliśmy wszystko naprawdę, co mogliśmy zrobić, żeby nie było takiego sytuacji, takiej sytuacji, kiedy mówimy sobie a co by było gdyby, czyli takie gdybanie, rozpamiętywanie. To jest jedna strona tej granicy. Druga strona tej granicy to jest ten moment, kiedy my utkniemy na wiele lat w walce o związek, w którym już dawno wszystko się wypaliło. Wszystko już zgasło, nie ma emocji i nie da się ich wskrzesić. A więc poszukajmy takiego dobrego momentu, na odejście, na to, żeby zakończyć taką relację bez żalu, bez pretensji wzajemnych do siebie, ale też bez takiej pretensji do samego siebie, że mogłem czy mogłam coś zrobić, a tego nie zrobiłam. I to jest ważne, znaleźć ten właściwy moment, żeby się nie zatracić. Bo dla mnie, jednym z najważniejszych takich sygnałów, że ktoś się zatracił, to jest sygnał, że. Taka osoba walczy już od dłuższego czasu w pojedynkę o związek. I oczywiście, w wielu sytuacjach na początku można walczyć o miłość w pojedynkę, ale jest to tylko chwilowa sytuacja. Na dłuższą metę nie ma sensu takie walczenie w pojedynkę o związek. I oczywiście, w niektórych sytuacjach, kiedy dzieje się między wami nie za dobrze, a jedna osoba dokształca się, chodzi do terapeuty, do psychologa, czyta książki, cokolwiek robi, żeby nazwać wasz problem, to jest ważna sytuacja. Natomiast nie da się tego stanu walki o związek w pojedynkę utrzymać przez dłuższy czas, bo taka osoba, która chce coś zrobić, angażuje się, daje swoje emocje, swój czas, swoje, swoje wszelkie siły, które ma. A z drugiej strony odbija się od ściany, od ściany obojętności, chłodu, tego, że druga strona zupełnie nie chce w taką walkę o związek się zaangażować. Bo pamiętajcie, że żeby wygrać taką walkę o związek, dwie osoby muszą chcieć. I nie chodzi o to, że dwie osoby muszą chcieć od razu, w tym samym momencie. Ale jest taki moment, w którym naprawdę dwie osoby muszą się starać, ale, a nie jest tak, że to ty musisz. To, ten związek utrzymywać, bo prawda jest taka, że nie da się nakarmić kogoś miłością i oczekiwać, że ta osoba zacznie i ciebie kochać. To są sytuacje, kiedy my próbujemy kogoś zmusić do miłości, i to nie jest możliwe. To naprawdę na dłuższą metę nie jest możliwe, choćbyśmy dali całe serce takiej osobie, to taka osoba może odtrącić to serce i nie da nam tej miłości, którą my byśmy chcieli. Bo pamiętajcie, że. Dobra i zdrowa relacja potrzebuje takiego luzu i takiej swobody. Kiedy jedna osoba daje swoje serce na dłoni, kiedy walczy za dwoje, kiedy stara się o tą miłość, a wręcz zmusza tą drugą osobę do miłości, nie ma miejsca na jakiś luz, na jakąś swobodę, jest tylko miejsce na ciągły stres, na życie w ciągłym napięciu. I tak wyglądają właśnie związki, w których to jedna osoba przejmuje całą inicjatywę na siebie. Jedna osoba walczy, a druga jest chłodna, obojętna, zupełnie jej nie zależy, i ten stres jest po twojej stronie, bo ciągle myślisz, co zrobi ten twój partner, czy co zrobi ta twoja partnerka. Ciągle myślisz, jak ty powinieneś się zachować, jak możesz uzdrowić tę relację, i ta relacja mieli ci się ciągle w głowie, a dla tej drugiej osoby to jest już zupełnie obojętne. Natomiast pamiętajcie, że taka próba zmuszenia drugiej osoby do miłości, do zaangażowania, do inicjatywy, prowadzi często tylko i wyłącznie do frustracji i do obojętności. Bo taka druga osoba, która nie chce się zupełnie angażować, doskonale wie, że jeżeli ty dajesz swoje serce na dłoni, to największą karą dla ciebie w tym momencie będzie chłód i obojętność, takie odtrącenie, a często ludzie nakręcają się właśnie w takiej spirali. Że ja się staram, dostaję chłód, dostaję obie, obojętność, żadnego zaangażowania, no to staram się jeszcze mocniej. I wtedy mamy do czynienia z takim związkiem, w którym nie ma równowagi. Z takim związkiem, w którym jedna osoba często żyje bardzo w wygodny sposób, natomiast za tą wygodę płacisz Ty, osoba, która się stara, która ma te emocje. I pamiętajcie, że bardzo też łatwo przyzwyczaić się do takiej wygody. I moi klienci często się zastanawiają, dlaczego tak jest, że ten mój partner, czy moja partnerka nie widzi tego, co ja dla niego, czy dla niej robię. Dlaczego ona się nie chce zaangażować, dlaczego nie chce się zmienić. A ja mówię, spójrz na to z drugiej strony. Zobacz, że Twoje starania, Twoje emocje, Twoje prośby, Twoja taka skłonność do przepraszania, nawet za te błędy drugiej osoby, to wszystko sprawiło, że ta osoba ma bardzo wygodne życie. A ciężko jest tak lekką ręką oddać swoje wygodne życie i przejąć trochę odpowiedzialność za problemy w związku. Bo bardzo często osoba, która walczy o miłość w pojedynkę, to jest osoba, która bierze wszystkie ciężary za związek na siebie, a ta druga osoba może sobie żyć bardzo w lekki sposób, bez żadnej, żadnych zobowiązań, bez większych odpowiedzialności, bez większych ciężarów. I to jest bardzo przyjemne życie dla wielu osób. Z których wiele z tych osób nie chce zrezygnować. Do takiego lekkiego życia można naprawdę się przyzwyczaić. Dlatego warto sobie uzmysłowić, że tak jak nie da się walczyć o miłość w pojedynkę, to związek to tak naprawdę dialog, a nie monolog. I są momenty, w których możemy prowadzić monolog, żeby powiedzieć o swoich emocjach, myślach, planach. Ale jeżeli prowadzimy tylko i wyłącznie w związku monolog, to nic z tego nie będzie. W końcu trzeba przejść na taki dialog. Możemy momentami prowadzić te monologi, żeby pokazać swój świat, pokazać to, co jest dla nas ważne, ale jeżeli nie widzimy zaangażowania tej drugiej osoby, nie widzimy tej chęci do dialogu, to naprawdę nic z tego nie będzie. Dlatego pamiętajcie, że nie warto brać wszystkiego na siebie, nie warto tego całego ciężaru za związek, pełnej odpowiedzialności za tą relację brać na siebie. Bo są dwie takie sytuacje niebezpieczne. Po pierwsze, jeżeli wszystko weźmiesz na siebie i nie, nie uda Ci się zawalczyć o to miłość, nie uda Ci się sprawić, żeby ten związek był szczęśliwy, a na pewno Ci się nie uda, bo w pojedynkę nie da się tego zrobić, to pamiętaj, że biorąc całą odpowiedzialność na siebie, Twój partner czy twoja partnerka ostatecznie może Ci powiedzieć, że to Ty za mało zrobiłeś czy zrobiłaś. Że to Twoja wina, że to wszystko się rozpada, i mam wielu takich klientów, których porzuca ta druga osoba, która i tak już była obojętna, chłodna, która już dawno chciała zakończyć taką relację, ale nie miała w sobie siły czy po prostu żyła w wygodnej relacji dla siebie. I my się tutaj staramy, ta osoba nas ostatecznie odtrąca i jeszcze przerzuca na nas winę, że my się za mało staraliśmy. To jest pierwsza trudna sytuacja. A druga trudna sytuacja, kiedy ty bierzesz całą odpowiedzialność za związek na siebie, kiedy czujesz tą pełną odpowiedzialność to jest to poczucie, że ty zawiodłaś. I to nie jest tak, że to ta druga osoba ci mówi, że popełniłaś jakiś błąd, że za mało się starałaś, tylko to ty czujesz ostatecznie, że za mało się starasz, że to twoja wina, że ten związek się rozpada. I to są takie dwie pułapki: albo to ktoś nam mówi, że popełniamy błąd, że przypisuje nam tą porażkę za tą, że się ten związek nie udał, albo to my sami się obwiniamy. Dlatego nie można brać pełnej odpowiedzialności za związek, który się rozpada, bo spadnie to na ciebie. Jeżeli mówimy o tym, że nie można zawalczyć o związek w pojedynkę, to pamiętajcie to, o czym już powiedziałem. Nie można kogoś nakarmić taką dużą łyżką miłością, bo nawet jeżeli tę osobę tak strasznie nakarmimy, taką ogromną miłość pokażemy tej osobie, przelejemy tą miłość na tę osobę, to nie liczcie na to, że taka osoba, która jest obojętna, chłodna, zdystansowana, już jej w ogóle nie zależy, odzwierciedli to miłość. Bo to jest często duże rozczarowanie moich klientów, którzy mówią: Dałem już wszystko od siebie, ale nic nie dostałem w zamian i dalej się staram. To jest takie błędne koło, w które wpadamy. Bo pamiętajcie, że w zdrowej relacji to dwie strony muszą mieć taką chęć w pewnym momencie zawalczyć. O tę relację, o rozwój tego związku, o to, żeby między wami było dobrze, że to dwie osoby muszą mieć taką chęć w sobie walczyć o szczęście. I oczywiście ja zawsze mówię, że w zdrowej relacji dwie osoby muszą mieć siłę, dwie osoby muszą mieć chęć, dwie osoby muszą mieć do siebie szacunek, ale każdy ma prawo do takiej gorszej chwili. I w zdrowych związkach to jest tak, że można przejąć te pierwsze skrzypce za tą drugą osobę, za partnera czy za partnerkę. Ale tylko przez pewien czas. Nie można brać pełnej odpowiedzialności. Można zobaczyć, słuchaj, ty masz w tym momencie gorszy moment w życiu, to ja wezmę większą odpowiedzialność na siebie. Natomiast w zdrowym związku, kiedy tylko ta osoba zyskuje trochę siły, to już przejmuje na siebie część tych odpowiedzialności. Natomiast w takim niezdrowym związku, a często w toksycznych związkach, kiedy jedna osoba widzi, że na ciebie spadły pewne odpowiedzialności, czuje się z tym wygodnie. To chce, żeby taki stan się utrzymał i zaczyna walczyć o tą sytuację, że ona ma wygodne życie, a ty za tą wygodę bardzo dużo płacisz. I w każdym związku, w którym jest taka nierównowaga, takie poczucie, że wszystko jest na głowie jednej osoby, zawsze, koniec końców, pojawi się frustracja, pojawi się rozczarowanie, pojawią się pretensje i pojawi się też ta skłonność do przyzwyczajenia się do wygody, bo z wygody naprawdę nam, ludziom, trudno jest zrezygnować. Jeżeli nie mamy w sobie takiej chęci i inicjatywy, bo osoby, które mają w sobie inicjatywę, zawsze koniec końców dążą do tego, żeby wyrównać te stosunki w związku, żeby jednocześnie coś dawać, jednocześnie coś brać, bez żadnego poczucia winy, że albo daję za dużo, albo daję, odbieram za mało i taka wymiana jest po prostu uczciwa. Nie musi być zawsze 50 na 50, ale czujemy, że wszystko jest uczciwe, że mam, możemy na siebie liczyć. Ja mam gorszy dzień, Przejmiesz tę inicjatywę. Ty masz gorszy dzień, ja przejmę inicjatywę, ale w naszym związku gdzieś szukamy cały czas tej równowagi. Nie ma tak, że ktoś się przyzwyczaja do wygodnego życia, za które ta druga osoba płaci, ponieważ to w takiej relacji jest zupełnie nie do pomyślenia. Jest to niesprawiedliwe i jeżeli żyjesz w takim związku, gdzie ta druga osoba przyzwyczaja się do pewnych wygód, takiego swobodnego życia, i za te wygody to ty płacisz, to może być wyraźny sygnał. Że ciężko będzie ci już odbudować tę relację, bo taka osoba może bronić swojej bardzo wygodnej pozycji. I w każdym zdrowym związku uważam, że obie strony muszą wychodzić z inicjatywą, bo zawsze problemem, kiedy jedna osoba walczy o związek, a druga osoba już odpuszcza zawsze problemem jest taka pasywność, obojętność, chłód emocjonalny, taka wyniszczająca postawa, kiedy. Ty się starasz, proponujesz różne rzeczy, przejmujesz inicjatywę, a ta druga osoba mówi ciągle: Nie wiem, nie mam zdania, sam czy sama zdecyduj. Taka osoba pokazuje ci na różne sposoby, że tak naprawdę mi już nie zależy. Mi jest to wszystko obojętne, ale często pod tym wszystkim jest taki mechanizm, w którym jeżeli ta osoba wie, że jak powie: Nie wiem, nie mam zdania, to Ty za tą osobę zdecydujesz. Czyli zapewnisz jej wygodne życie. Czyli taka odpowiedź, nie wiem, nie zależy mi, to jest odpowiedź bardzo dobra dla tej osoby, bo w ten sposób nie musi się wysilać. I każda osoba, która przychodzi do mnie do, na konsultacje indywidualne właśnie z problemem, czy jeszcze walczyć o związek, czy już odpuścić, musi się zmierzyć z takim pytaniem odnośnie tego, że czy masz świadomość, że bardzo łatwo się zatracić w walce o związek. Naprawdę. Bardzo łatwo zrobić z takiej walki o związek centralny punkt swojego życia, bo staje się to takim twoim sposobem na życie. To jest ten punkt najważniejszy. Ty ciągle zastanawiasz się, co zrobić, co zrobi, co zrobi partner, co powie partner, jak się zachować. Po prostu w twojej głowie jest tylko jeden punkt centralny walczyć za wszelką cenę o ten związek. Wszystko inne idzie na drugi plan. Relacje osobiste, relacje zawodowe, hobby czas dla ciebie, czy nawet dbanie o zdrowie to wszystko idzie na drugi plan, bo ty skupiasz się tylko i wyłącznie na walce o związek. I oczywiście, w niektórych sytuacjach warto przekierować tą uwagę w takich krytycznych momentach, żeby uratować relację. Natomiast jeżeli z tego staje się twój sposób na życie, jest to sytuacja przewlekła, to nie da się w tym wytrzymać, bo wszystko inne w twoim życiu zaczyna się walić, a ty Czym bardziej masz, czym więcej tych gruzów w swoim życiu, bo to kariera zawodowa się wali, to twoje relacje się walą, to twoje zdrowie się psuje, no to jeszcze bardziej klapki na oczy i po prostu walczysz o ten związek, bo to jest ostatnia rzecz, którą jeszcze czujesz, że masz pod kontrolą, a tak naprawdę ten mechanizm już się tutaj zazębia. Wpadłeś, czy wpadłaś w takie zatracające mechanizmy, które sprawiają, że ty walczysz o ten związek za wszelką cenę? I to i tak już nic nie da. Bo wszystko inne się wali, i ty przeinwestowałeś czy przeinwestowałaś, i nie wiesz, jak się z tego wycofać, bo już nawet nie masz do czego innego wrócić. I kiedy jedna osoba zatraca się tak bezgranicznie w walce o związek, kiedy robi z tej walki o związek swój centralny punkt w życiu, wtedy cokolwiek nie dzieje się w życiu tej osoby, zawsze dochodzi do takiego momentu, że pojawia się pustka, niespełnienie, bo Brak efektów w takiej jednostronnej walce o związek, taka próba zmuszania do miłości, która nigdy nie kończy się powodzeniem, ostatecznie odbije się tym, że masz ogromne poczucie porażki, że zawiodłeś, zawiodłaś, że coś ci nie wyszło. Bo nie dość, że nie potrafisz utrzymać ten związek, który stał się dla ciebie jedynym punktem w życiu, to jeszcze wszystko dookoła ci się waliło, no i nie masz już punktu zaczepienia, nie masz od czego się odbić. A więc to jest bardzo trudna sytuacja, jeżeli zauważysz, że zatracasz się w walce o związek, że robisz z tego jedyny punkt w swoim życiu i nic dookoła już w ciebie nie ma, to jest bardzo ważny punkt, żeby zareagować, bo tak na pewno nie da się wygrać walki o związek. Natomiast warto również pamiętać, i z tym również moi klienci muszą się mierzyć, że pamiętajcie, że takie zatracanie się w walce o związek, robienie z tej walki o związek punktu centralnego, Niestety, bardzo często, ale naprawdę bardzo często, jest to po prostu sposób na ucieczkę od innych problemów. Jeżeli walczysz o związek, może uciekasz od samotności, bo boisz się tego momentu odejścia, choć wiesz już, że decyzja dawno temu zapadła, ale i tak walczysz o ten związek. Mam wiele takich przypadków moich klientów, którzy powiedzieli, że walczą o ten związek. Choć z góry wiedzą, że to jest skazane na porażkę, bo tak bardzo boją się samotności, boją się odejścia, ale z drugiej strony są to często osoby, które już w tym związku są samotne, są samotne we dwoje, bo niby jesteśmy tutaj blisko siebie, mieszkamy ze sobą, mamy tą jakąś relację i bliskość fizyczna może jeszcze gdzieś jest, natomiast bliskości emocjonalnej nie ma już od dawna, jedna osoba walczy. A druga osoba jest chłodna, pasywna, obojętna i emocjonalnie nas to wyniszcza. Bo z jednej strony tkwimy w takiej relacji, dajemy sobie jakieś, jakąś złudną nadzieję, że będzie lepiej, ale w głębi serca wiemy, że nie ma tam już emocji, nie ma tam już miłości, nie ma tam prawdziwej bliskości emocjonalnej, jest tylko jakaś forma przywiązania, która trzyma nas jak w pułapce i nie potrafimy odejść. A to wszystko bierze się z lęku przed samotnością. Choć mimo tego, że żyjemy w takim związku, który jest pusty, to my już w tym związku doświadczamy samotności, natomiast do niej się już w jakiś sposób przyzwyczailiśmy. Boimy się tego ostatniego kroku, właśnie tego odejścia, że musimy się zmierzyć z tym, że ten związek się zakończy. Jedną z częstszych ucieczek od problemu, właśnie takie inwestowanie w walkę za wszelką cenę o związek to jest ucieczka od tego, że musisz się nauczyć stawiać granice, a więc musisz nauczyć się mówić nie samemu sobie, czyli nie koniec tej walki o ten związek, bo to nie ma już sensu, ale musisz się też nauczyć mówić nie dla innych osób, dla tego partnera czy dla tej partnerki. I wiele osób ucieka w walkę o związek, bo są to osoby, które nie potrafią stawiać granic. Ale wynika to z głębszego problemu. Są to często osoby, które nie znają swoich własnych potrzeb, nie potrafią odróżnić tego, co dla nich jest ważne, a co jest tylko narzuconą potrzebą, którą ktoś im wmusił, że ty musisz być w tej relacji, że nic lepszego cię nie, nie czeka w życiu. To są osoby, które nie potrafią dogłębnie badać swoich potrzeb, nie wiedzą, czego chcą, a więc jedyne, co im przychodzi do głowy. No Na pewno chcę utrzymać tę relację, więc muszę o nią walczyć. Kolejna sprawa, kolejna ucieczka, czyli zatracanie się w walkę o taki związek, to jest ucieczka od poczucia, że ja na nic lepszego tak naprawdę nie zasługuję. Że albo ten związek, albo pustka i samotność. Więc zgodzę się na to, że walczę o związek w pojedynce, w pojedynkę, że żyję w pustej relacji, ale chociaż jest to jakaś relacja, bo wydaje mi się i mam błędne przekonania na temat samego siebie, poczucia własnej wartości, że ja na nic więcej nie zasługuję i w życiu na nic dobrego nie mogę liczyć. I z tymi przekonaniami też trzeba sobie poradzić, zanim my wykonamy ten krok i odejdziemy z takiej relacji. Bardzo często też unikanie konfrontacji z innymi obszarami życia to jest właśnie ucieczka w to, że jak masz problemy w innych obszarach – praca, zdrowie, to w tym momencie zamiast tym się zająć, bo to jest kluczowe, tak bardzo się tego boisz, że stwierdzisz: To ja wygram teraz walkę o swój związek. I to jest tylko taki cel zastępczy, który odwraca naszą uwagę od tego, co naprawdę jest ważne w życiu, ale co nas często przeraża. A więc pamiętajcie, że walka w pojedynkę o związek może być tylko formą ucieczki od czegoś, co Was gnębi gdzieś wewnętrznie, co Was przeraża. Ale z czym musicie się zmierzyć? Bo pojedyncza walka o związek, próba zmuszenia kogoś do miłości, nigdy nie zakończy się sukcesem i prędzej czy później będziecie musieli się zmierzyć z sytuacją, kiedy ten związek się rozpadnie. I co dalej? W jakim wystanie zostaniecie? Bo kiedy ktoś przez wiele lat walczy o związek, który już dawno jest pusty, to te osoby często, jak trafiają do mnie na konsultacje, to mówią o tym, jak są rozsypane psychicznie. Jak ta walka pojedyncza o związek ich wyniszczyła, a jednocześnie na końcu mają takie poczucie, że ponieśli ogromną porażkę, bo z jednej strony muszą się sami przed sobą przyznać, że te lata były stracone, były bez sensu, nie miały tutaj żadnej wartości w walce o ten związek, bo on już dawno i tak przestał istnieć, ale my ciągle inwestowaliśmy. Tak jak często wam mówię o tej postawie związanej z utopionymi kosztami. Tak właśnie często osoby mają, że tak dużo inwestują, że przekonują się, że przecież skoro rok walczyłem, to co jeszcze ten miesiąc? Kolejny miesiąc się składa. Skoro dwa lata walczyłem, to jeszcze mogę rok powalczyć, ale to w dużym części przypadków nie ma większego sensu. A więc kiedy tak naprawdę powiedzieć, że nie ma już sensu walczyć o związek? Moim zdaniem jest to sytuacja, w której robimy tutaj z tej walki o związek centralny punkt swojego życia, z drugiej strony. To my podejmujemy tylko inicjatywę. Druga osoba jest obojętna, chłodna, nie ma żadnej inicjatywy, ma postawę, w której zupełnie na niczym jej nie zależy, ale trzecia rzecz, że ta nasza walka o związek sprawia, że życie drugiej osoby jest bardzo wygodne i z tej wygody ta druga osoba nie chce zrezygnować. To jest często szarpanie się, bo my sami z siebie zapędziliśmy w jakąś rolę w życiu która nie jest dla nas dobra, nie jest wygodna, nie mamy na nią siły, a z drugiej strony ta osoba druga przyzwyczaiła się do naszej roli, i kiedy my próbujemy na przykład przerzucić część odpowiedzialności, które wzięliśmy na siebie, na tą drugą osobę, zaczynamy wymagać, zaczynamy domagać jakiegoś uznania, zaczynamy się domagać też realizacji naszych własnych potrzeb, to ta druga osoba się dziwi i mówi, że nie jest na to gotowa, że nie ma na to siły, że coś z nami na pewno jest nie tak. I tu bardzo często pojawiają się problemy, bo kiedy osoby zaczynają pracować nad sobą i widzą, że ich związek nie jest zdrowy, że ma pewne elementy toksycznej relacji i próbują wprowadzić zmianę do takiego związku, to ta druga osoba często reaguje takim dużym oporem i mówi: To z tobą jest coś nie tak. Naczytałaś się książek, czy naczytałeś się książek, i teraz próbujesz zrewolucjonizować nasze życie, nie zgadzam się na to. Tylko pamiętajcie, żeby nie dać sobie wmusić tego, że to z Wami jest coś nie tak. Tylko zobaczcie tą wygodę tej drugiej osoby, bo jeżeli ktoś nie ma inicjatywy, wszystko jest podane mu na talerzu, to do takiej sytuacji niektóre osoby mają tendencję, żeby się przyzwyczaić i nie zrezygnują z tego tak łatwo. A więc, jeżeli chcemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, kiedy przestać walczyć o związek? To musimy też się zastanowić, czy walka o związek nie jest dla nas ucieczką do jakiegoś innego problemu. Czy nie jest ucieczką od naszych własnych strachów, lęków i demonów, które mamy w sobie, czy nie zatraciliśmy się, że tylko i wyłącznie ten związek, uratowanie tego związku to jest cel naszego życia. Bo jeżeli tak, w większości przypadków ten związek już dawno nie ma sensu, a wy się po prostu ukierunkowaliście, zatraciliście, a teraz musicie dogłębnie poznać te swoje demony, żeby zobaczyć, od czego uciekacie, bo jak to zrozumiecie i nad tym zaczniecie panować i pracować, to i ta walka o związek zupełnie się zmieni. Tego wam życzę i do zobaczenia następnym razem.